Hej, hej, tu Marta. Witam Cię serdecznie na kanale Migracja na Obcasach i zapraszam na kolejnego daily vloga. Ja obudziłam się dzisiaj z bólem gardła i zabrałam się od rana... Co byś chciał? Mapa. Od rana za nagrywanie vloga, bo stwierdziłam, że... No już, za kilka dni po prostu może okazać się to niewykonalne, niemożliwe, że stracę głos. Ten mały agent... Po pierwsze, wyrastają ostatnie na szczęście ząbki. A po drugie, przeszliśmy trzydniówkę i dzisiaj jeszcze taki trochę marudny, bo boli ząbek, prawda? Ząbek rośnie i pokazuje cały czas na buzie. Ała, ała, rar, dinozaury, książka, literatura, tak? Tak więc, moi drodzy, my tutaj się zabieramy za zabawy, tak? Będziemy się bawić? Tak. Tak, i odzywamy się za chwilę. Jak ten się nazywa, powiedz? Bus. To jest bus. A ten? Brum, brum. Dom jako tako posprzątany, chociaż tam już są wysypane klocki. Nie nadążam, ale ja nie o tym. Chciałam Wam pokazać ostatnio na urodzinki Gabrysia. Udało nam się kupić takie mazaczki. One są dla dzieci od 12 chyba miesięcy. Świetna sprawa, bo po pierwsze domywają się zewsząd. I ostatnio u nas naprawdę świetnie te mazaczki się sprawdzają. Kolejna sprawa, wczoraj piekliśmy ciastka. Ciastka zwykłe, kruche, takie maślane ciasteczka, ale z dodatkiem miodu i przyprawy korzennej. Także już w całym mieszkaniu pachniało, słuchajcie, świętami, ala pierniczkami. Zostawię Wam na dole link do tych ciastek, ponieważ naprawdę są godne, słuchajcie, uwagi. Same ciasteczka prezentują się tak, zostało już ich naprawdę niewiele, bo są przepyszne, naprawdę są pyszne. Jak lubicie proste przepisy, świetna sprawa do zrobienia z dziećmi. U nas nawet maluch pomagał, to bardzo, bardzo Wam polecam. Przepis zostawiam w opisie, nie jest to mój przepis, po prostu Wam podlinkuję przepis, z którego korzystałam. No i na salony weszła już świątecznie pachnąca świeczucha, zapach pomarańczy i cynamonu. Świetna sprawa, uwielbiam. Ogólnie jak tak patrzę na YouTubie, co aktualnie koleżanki youtuberki publikują, no to wszyscy już mówią, słuchajcie, o świętach, wszyscy już świętami żyją, co niektórzy już w domu mają nawet choinkę, a dla nas te święta będą totalnie inne. Totalnie inne, dlaczego? Otóż wszystkie moje ozdoby świąteczne, nawet sztuczna choinka, bombki, światełka, stroiki, wieńce, wszystko po prostu zostało w naszym domu w Holandii. Nie braliśmy ze sobą tego tutaj do Francji. No i tym sposobem zostałam po prostu bez niczego. I tak na dobrą sprawę, to powiem Wam, że my nawet nie wiemy, gdzie spędzimy tegoroczne święta. Dlaczego? Stali widzowie wiecie, ale na pewno zajrzy tutaj sporo nowych osób, które trafią tu przez przypadek. I warto wytłumaczyć. Otóż z racji miejsca, w którym pracuje mój mąż, jesteśmy zwolnieni z obowiązku kwarantanny, jak i nie mamy również nałożonego zakazu przemieszczania się pomiędzy krajami, jeśli jedziemy do tak zwanej home station, czyli po prostu do takiego naszego domu. Więc teoretycznie możemy jechać czy to do naszego domu w Holandii, czy do domu rodzinnego w Polsce, ale nie wiemy. Jeszcze żadna decyzja nie zapadła. Tak więc z jednej strony mogłabym kupić przez internet jakieś ozdoby na nadchodzące tegoroczne święta, ale zastanawiam się, czy jest sens, ponieważ mam tego bardzo dużo w Holandii i nie potrzebuję nowych. Wydawać pieniądze na coś, co tak naprawdę nie wiem, czy za rok po prostu nie oddam albo... No nie wiem, nie ma sensu, po prostu wydaje mi się, że nie ma sensu, chyba że naprawdę już postanowimy, że zostajemy tutaj, no to ze względu na dzieci, wiadomo, jakaś prowizoryczna choinka i parę ozdób świątecznych będzie musiało stanąć, ale no widzicie, początek grudnia, a my nie mamy nawet jeszcze świątecznych planów. Tak więc u nas wszystko na wariackich papierach, ale przynajmniej mam pachnącą świątami świeczkę i pachnące ciasteczka.
Ale chciałam w tym vlogu poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie kwestię. Otóż kilka dni temu dostałam wiadomość na Instagramie od jednej z osób obserwujących, która od jakiegoś czasu nagminnie wysyłała mi, słuchajcie, takie no średnio miłe, powiedzmy delikatnie, wiadomości, które brzmiały albo, że podejmuję złą decyzję wyjeżdżając tutaj z dziećmi, bo moje dzieci będą miały traumę i nie odnajdą się w nowym miejscu i że to dla nich stres i tak dalej, i tak dalej. I co jakiś czas dostawałam po prostu różne niefajne wiadomości. Po ostatnich wiadomościach napisałam owej pani, że chciałabym, żeby ludzie oglądający to, co ja publikuję w social media, odbierali to w sposób taki pozytywny, żeby było to dla nich jakąś inspiracją albo no, po prostu rozrywką. Nie chciałabym absolutnie, żeby oglądali to ludzie, w których moje filmy wywołują jakąś frustrację i skrajnie złe emocje, no bo nie temu to ma służyć. Więc jeśli to oglądasz i moje filmy wywołują w tobie takie emocje, bardzo proszę, wyłącz ten film. Ale powiem wam, że ja ogólnie nie rozumiem, dlaczego ludzie oglądają treści, które wywołują w nich jakieś niedobre emocje. Jeśli ja czuję wewnętrznie, że coś mnie wkurza albo że bardzo się nie zgadzam z tym, co ktoś przekazuje w internecie, no to po prostu nie obserwuję takiej osoby i jest dla mnie jasne, że te treści nie są dla mnie. Wiecie, po prostu, no nie wiem, nie działamy z daną osobą na tych samych falach, nie trafia to do mnie, no i tyle. I nie piszę nigdy nikomu żadnych jakichś, nie wylewam żali w wiadomościach prywatnych. Jeśli już coś do kogoś piszę, to raczej pozytywne, wspierające słowa. No kurczę, jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe, więc apel do was. Nawet nie tylko chodzi o mój kanał, ale ogólnie ludzie, nie oglądajmy treści, które źle na nas działają, bo życie jest krótkie, szkoda waszego czasu. Odbiegając od już tych wszystkich negatywnych tematów, trochę inspiracji kulinarnej. To jest mój obiad, który, słuchajcie, zawsze robię, jak mam resztki warzyw w lodówce. Filet z kurczaka, warzywa, wszystkie jakie mam, trochę curry, plus zawsze mam w szafce mleko kokosowe, zalewam, dosypuję curry, robi się fajny sos i podaję to z ryżem. Cała rodzina uwielbia, szybko, smacznie i w miarę zdrowo. Tak to wygląda po dodaniu mleczka kokosowego. Trochę się poddusi do miękkości warzyw i gotowe. Tak więc, moi drodzy, kończąc już pomału tego vloga, chciałam wam powiedzieć, oglądajmy ludzi, którzy nas inspirują, którzy nas zarażają uśmiechem i pozytywną energią. I pamiętajcie, że stajemy się tym, czym sami się karmimy. Więc myślę, że nie warto po prostu tracić swojego czasu na ludzi, którzy wpływają w nas w jakiś negatywny sposób. Bez względu, czy to ja na was tak wpływam, czy ktoś inny, przestańcie to oglądać. Miłego dnia, kochani. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!